Paris de Bidon. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Kukuryc. Jestem degustatorem memów, polisbojem oraz żoną Ani na oficjalnym serwerze Jak Rysować Mangę. Więc jeśli jest jakiś problem co do memów lub do zachowań innych użytkowników, zapraszam do mnie. A teraz wytłumaczę wam, o co chodzi w serii odcinku Przerysujecie. Jest to najprościej mówiąc przerysowanie waszych cudownych prac przez Yorisu, czyli autorkę poradników Jak Rysować Mangę i główną administratorkę z oficjalnego serwera Jak Rysować Mangę. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, ale nie wiesz od czego zacząć? Po pierwsze musisz być członkiem oficjalnego serwera na Discordzie. Link do serwera znajdziesz w opisie filmu, tu pode mną, albo zeskanuj kod QR znajdujący się po mojej lewej. Następnie musisz przypisać sobie rangę wiekową, po czym będziesz mieć dostęp do kanału tekstowego Przerysujecie, gdzie powinieneś przesłać swoją jakże cudowną pracę. Kolejno zostajesz przyjęty do listy uczestników do najbliższego losowania. Dodam również, że obowiązują pewne zasady dotyczące waszych rysunków. A dokładniej, możecie zgłosić tylko jedną pracę. Jeżeli wyślesz kilka rysunków, to zostaje przyjęta ta, którą wysłałeś pierwszą. Styl pracy jest dowolny i niekoniecznie musi być w kolorze. Ważne, żeby praca była w 100% twoja, zatem przerysowane rysunki są nieuwzględniane w naszym konkursie. Mówił dla was Kukuryc, liczę na jak najwięcej waszych cudownych prac. Życzę powodzenia i pozdrawiam, degustator memów, polisboy. Rozżonani. Jest, w końcu udało się! Aniu, to dla ciebie, z gorącego hawajskiego serca. Pitu, 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 pitu. Oj, Kukuryc, wydaje mi się, że ta cała mowa, która pozostała dla mnie, będzie nieważna, bo to, co tutaj zrobiłeś, to po prostu przechodzi wszystko. Dzięki, że mi pomogłeś przy tym odcinku, bo to będzie po prostu majstersztyk. Jednak wracając do rzeczy ważnych i ważniejszych, to nie my jesteśmy gwiazdą tych odcinków, tylko użytkownicy. I dzisiaj została wylosowana praca użytkownika Suzanne. Szczerze mówiąc, myślałam, że lepiej to zabrzmi, jak tak powiem. Myliłam się. Tak więc możecie zobaczyć w prawym dolnym rogu pracę, na której będę się wzorować i przejdziemy do rysowania. Właściwie dzisiejszy temat tego, co zamierzam wam powiedzieć, bardzo pokrywa się z regulaminem Przerysujecie, a raczej z tym, jak rozumieć wiele tutaj pojęć odnośnie, żeby to nie była przerysowana, wzorowana praca. Więc przejdziemy najpierw do tego, co chcę powiedzieć. Chciałabym poruszyć temat, który powinien być znany dla większości osób, które interesują się rysunkiem, malarstwem i innymi tego typu zajęciami. Chodzi konkretnie o wyjaśnienie, co to jest wzorowanie, przerysowanie oraz kopiowanie. Co prawda wydaje mi się, że to nie ja powinnam przybliżyć ten temat, bo sama się przejechałam po niektórych tych definicjach w życiu, ale wydaje mi się, że większość osób ma z tym problem, kiedy nie rozumieją tych właśnie pojęć. Więc mimo tego, że ja również miałam tutaj nieprzyjemne doświadczenia, to mogę poniekąd wyjaśnić, bo już jestem tą osobą doinformowaną, o co właściwie tutaj chodzi. Wzorowanie. W skrócie, tutaj pomysł na rysunek nie jest do końca twój, ale to, w jaki sposób go przedstawisz, już tak. Wzorowaniem możemy również nazwać fanart jakiejś postaci z jakiegoś uniwersum, na przykład, nie wiem, kogo, może Spidermana, bo to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy. Nie możemy sobie przypisywać do takiej pracy pełnych zasług, ponieważ my tylko rysujemy postać, która już została wymyślona, czyli naszym wykonaniem nie może być pomysł, który był już czyjś. Wynik z tego taki, że nie możemy zarabiać na takich rysunkach.
Co prawda ludzie to robią i sprzedają swoje rysunki, tak zwanych fanartów, ale gdyby ktoś ich podpieprzył, za przeproszeniem, to zależy jak zareaguje właściciel tych praw autorskich. Może być tak, że autor pracy tej fanartowej może ponieść jakąś karę, ale niekoniecznie, bo właściciel praw może uznać, że to jest dla niego jakaś reklama. Więc wszystko zależy od tego, jakie podejście ma tak zwany autor. Mowa tutaj o rzeczywistym autorze, a nie o osobie, która wyłącznie robi fanart. Następnie przerysowanie. Jest to przerysowanie czegoś kropka w kropkę z pewnymi zmienionymi detalami. Na przykład inna technika wykonania, zmianą czegoś w rysunku, ale ostateczny wynik pracy jest tak bardzo uderzająco podobny, że to jest właściwie to samo. Rzecz jasna, na tym również nie możemy zarabiać, bo jak mamy zarabiać na czyimś rysunku? No to jest po prostu nie fair. Oczywiście nie możemy też przypisywać sobie pełnych zasług. Zawsze kiedy robimy taką przerysowaną pracę, to lepiej pokazać również innym użytkownikom, że to jest rzeczywiście przerysowane i się do tego po prostu przyznać. Na przykład możemy powiedzieć, że to jest do ćwiczeń. Chociaż wiele osób myśli, że przerysowywanie nie pomaga przy ćwiczeniu. Lepiej, żebym nie mówiła swojego zdania, bo ludzie zaczną mnie nienawidzić. Ale możemy dać taki chociażby opis, że to jest do nauki. I tyle. Jak ktoś cię będzie dalej czepiać, to go po prostu olejmy, co ma nam zależeć na jakiejś opinii X osoby. Nie znamy jej, więc co będziemy się nią obawiać? I na koniec zostawiłam najbardziej kontrowersyjny temat, czyli kopiowanie. Jest to tak zwane przerysowywanie na żywca, czyli kartka przyłożona do monitora i lecimy z rysunkiem. I tutaj rzeczywiście to kopiowanie jest to dosłowne hamowanie własnego rozwoju, w tym właśnie rysowaniu. Lepiej po prostu nie róbcie tego, bo to już jest ostateczne zło i kalką. Rzeczywiście niczego się nie nauczycie, bo co nam da, że ktoś przerysuje linie, które są pod spodem? One nic nam nie dadzą, nie pozwolą nam się w żaden sposób rozwinąć, bo co? Będziemy mieć prosto rękę ułożoną? Nie do końca o to chodzi w rysowaniu. Chodzi o to, żeby rozwinąć sobie tutaj, co mamy w głowie i później rzeczywiście manualnie mieć jakieś zdolności. Ale chodzi w rysowaniu o to dokładnie, żebyśmy mieli ten pomysł w głowie, a nie kalkowali go spod spodu. To już jest całkowicie nie w porządku wobec innych rysowników. Okej, wszystko pięknie, ale które z poprzednio omówionych zagadnień jest tak zwanym mniejszym złem? Mimo wszystko, wcześniej wyjaśnione czynności to po prostu łamanie wszelkich praw autorskich i nie można na tym zarabiać. Bo jak zaczynają się problemy prawne, to zawsze chodzi o jedno, czyli o pieniądze. Jeżeli wykonujemy tak zwane kopiowanie, to pracę tę należy chować wyłącznie dla siebie i nie dzielić się tym tworem z innymi. Dodam również, iż wykonywanie kopii kropka w kropkę niczego nas nie nauczy, a wręcz przeciwnie, zaszkodzimy sobie, a raczej naszym zdolnościom, po prostu zatrzymamy się w takim rozwoju. W przypadku wzorowania i przerysowania najlepiej informować innych w opisie pracy o pierwotnym autorze pracy bądź z czego się dokładnie korzystało, aby nie doszło do nieprzyjemności dla obu stron. I to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć odnośnie tematu kopiowania, przerysowania i wzorowania. Myślę, że mogę przejść do końcówki, czyli wytłumaczę, na czym polega event Przerysuję Cię. Dotyczy on wylosowanej wśród wielu prac Waszych, czyli użytkowników serwera Jak Rysować Mangę. Losujemy dokładnie jeden rysunek, który ja następnie przerysowywuję w swoim stylu. Nie wiem, czy na samym początku Kukuryc to wspomniał, ale przypomnimy zasady dotyczące eventu Przerysuję Cię, ponieważ jest on dostępny dla każdego użytkownika serwera Jak Rysować Mangę. Czyli na każdego użytkownika przysługuje jeden rysunek. Następnie styl pracy jest dowolny, a praca nie musi być w kolorze. Prace przerysowane i wzorowane nie będą brane pod uwagę.
Oczywiście kończy się ten odcinek, a rozpoczynamy zbieranie rysunków do kolejnego odcinka Przerysuję Cię, więc nie bój się i weź udział w evencie Przerysuję Cię. Pitu pitu, pitu pitu. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara. Pitu pitu. Nikt nie przestanie mnie to bawić, aż musiałam to dodać na końcówkę. A teraz, na razie, do następnego odcinka Przerysuję Cię.